Cześć Martyna, cześć Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś dla mnie dzisiaj wyjątkowym gościem, ponieważ nagrywam mój pierwszy podcast. Wiem, że dla ciebie też jest to pierwszy raz, tak więc fajnie, że próbujemy razem. Chciałabym przedstawić fajne, ciekawe osoby w naszej organizacji, które podchodzą do swojej pracy w zasadzie też z pasją. Robią coś więcej, bo każdy potrafi wykonać obowiązki ale zrobić właśnie coś, coś innego, nowatorskiego, coś więcej, no nie każdy ma to w sobie. Dlatego tak sobie myślałam, że, że chciałabym stworzyć taką serię Ciekawi w software. i dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę z Tobą i przedstawić naszym słuchaczom Twoją pasję, Twoje zainteresowania, ale także twoją, twoją osobę. Więc może zacznijmy od przedstawienia się. To jak mój gość zaczynaj. Okay. Jestem Martyna, pracuję w SoftServe jako Talent Success Lead i pasjonuję się talentami i rozwojem mocnych stron. Zajmuję się tym sama indywidualnie już od ponad 4 lat, a od ponad roku w SoftServe w jednym z projektów rozwijam tą pasję i zarażam talentami inne osoby. Ja się przedstawię także, mam na imię Agnieszka i zarządzam działem rekrutacji w SoftServe. Aczkolwiek uwielbiam ludzi z pasjami. Także fajnie, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać. Natomiast myślę, że dla nas rola talent, success leadera SoftServe jest dosyć oczywista. dla tak. osób spoza organizacji pewnie brzmi enigmatycznie. Może mogłabyś coś więcej powiedzieć, troszkę zagadkowo. Mhm. Spotykam się z tym pytaniem i z tym zaciekawieniem, jak właśnie mówię, że, że mam taką rolę talent, success Leader tsl -a. Faktycznie to jest taka rola specyficzna dla naszej firmy, która powstała odpowiadając na potrzebę soft-serwa. Więc to jest taka rola nakierowana na ludzi. Z jednej strony e, taki resource manager, czyli znajdywanie projektów dla naszych pracowników IT, a z drugiej strony career advisor, czyli taka miękka strona, zarządzanie karierą, one-on-one, -on -one, promocje, ścieżki karier, że jest wiele, wiele tych narzędzi, z których korzystamy w codziennej pracy. Ja jeszcze dodatkowo korzystam z tej metody Clifton Strands. Powiedz mi, czy mogłabyś coś więcej zatem o tym powiedzieć? Bo szczerze mówiąc, ja wcześniej o tym nie słyszałam. A powiedz, Aga, robiłaś sobie badanie? Nie. Jedyne badanie, jakie kiedykolwiek sobie robiłam, to był disk, disk standard. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o Galupa, to powiem Ci, przypierzałam się. Ale pamiętam, że troszeczkę cena mnie zniechęciła, dlatego w ogóle przez to nie przeszłam. Więc szczerze mówiąc, sama dowiem się czegoś od ciebie chętnie. No to chętnie ci opowiem i jestem ciekawa, czy cię zachęcę do tego badania, bo to badanie jest jedno, jednym z wielu dostępnych na rynku. I to, co mnie urzekło i też dlaczego ja tak poszłam za, za tym badaniem, to sercem tego podejścia jest bazowanie na tym, co w nas naturalnie jest mocne, a nie koncentracja na tym, co, czego nie potrafimy, na, na słabościach. Nie wiem, jak u ciebie w szkole było. Natomiast ja mam takie wspomnienia, że jednak tutaj koncentrowałam się na tym, żeby z tej chemii poprawić ocenę czy z matmy, żeby, żeby wszystkie były takie OK. Natomiast tutaj w tym podejściu, z jednej strony inwestujemy to, co naturalnie nam dobrze przychodzi, z taką łatwością, uzyskując właśnie taki skokowy wzrost. Ale z drugiej strony nie zapominamy o słabościach i tutaj odpowiednio nimi zarządzamy. Także tutaj podejście takie tradycyjne na rozwoju, które no, troszkę mi przypomina to lata mojej szkoły. Ona opierało się na tym, że identyfikowało się obszary słabości, w czym się było gorszym i tutaj czas inwestowało się w to, żeby to poprawić. Natomiast w tej metodzie opartej na mocnej stronie koncentrujemy się już w tym co, co u nas działa. Tak, żeby to powtarzać, i tak, żeby przynosiło nam pozytywne efekty? Brzmi fantastycznie! I zdecydowanie jest to coś zupełnie innego od tego środowiska szkolnego, ale nie tylko, o którym mówisz, który no jest nam bliskie, tak, wychowaliśmy się tym, więc powiedz mi, jest to zupełnie inne podejście, i czy zespół, z którym pracowałaś na bazie tej metody, czy był na to gotowy? Tak? Czy, czy było to dla nich, nie wiem, coś, coś trudnego do, do przyjęcia, albo czy było to na przykład dla nich jakieś duże zaskoczenie, coś, co wydawało się może nie do końca naturalne? Mhm. Jak zadałaś mi pytanie, czy zespół był na to gotowy, od razu pojawiło mi się pytanie, czy ja byłam na to gotowa? Ja miałam dużo chęci i zapału, ale też się dużo uczyłam na tym projekcie. Natomiast tak tutaj troszkę do, dopowiadając, o co chodzi, I tak jak wspomniałam na początku, ja już od ponad roku pracuję z talentami właśnie w grupie kompetencyjnej, za którą jestem odpowiedzialna jako TSL DevOps, i to jest projekt DevOps Practice i tam w grupie inżynierów, czy to było dla nich nowe? Część osób miała wykonane te badania, zrobiła to w poprzednich firmach albo była ciekawa i zrobiła we własnym zakresie. Dla części było to nowe. Więc to była taka zróżnicowana grupa. I faktycznie troszkę trwało tutaj taka praca nad tym, po co my to robimy, do czego nam to będzie potrzebne, bo były różne akcje. I takie hura, bardzo optymistyczne, ale też takie nieco sceptyczne, ostrożne. Więc tak myślę, że w pierwszej fazie rzeczywiście chodziło o to o takie zaopiekowanie się tymi, tymi różnymi postawami i, i gdzieś to powiedzenie na to, co, co to jest, odczarowanie troszkę tego, tego narzędzia i do czego można wykorzystać. Ja myślę, że zanim do tego jeszcze przejdziemy, to chyba warto wyjaśnić, czym jest talent bo my mówimy talent, też w moim nazwie stanowiska jest talent. I jak jest definiowany przez Galupa ten talent? Bo wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, żeby pójść dalej, żeby zrozumieć nad czym my pracujemy. A powiedz Aga, z czym ci się kojarzy? W ogóle jak ty słyszysz to słowo talent? Talent. Talent kojarzy mi się z czymś unikatowym dla każdej osoby. Jest to albo mocna strona, Albo jakaś cecha, która dominuje i która hana z dalej. Tak, tak, tak bym w skrócie to, to zdefiniowała. Super, w ogóle tak się uśmiecham, bo użyłaś kilku kluczowych słów tej definicji, takich. Które są spójne z językiem galupowym. Mhm. Galup używa, ja mówię też y, Galup, to jest Instytut Galupa, troszkę w skrócie, to badanie się nazywa Clifton Strengths, ale Galup faktycznie jakoś tak łatwiej nawet się wymawia, mhm. więc zostańmy przy tym Galupie. nie jest to cecha. Czasem talent jest zamiennie używany z cechą. Jest to coś unikalnego, niepowtarzalnego dla każdego z nas, i to jest super. Często no mi się to talent tak kojarzyło. Pamiętasz, z takim programem mam talent. Tak. Że każdy przychodził i nie wiem, potrafił pięknie śpiewać, tańczyć, skakać i w ogóle nie wiadomo co. I ja sobie tak myślałam, Boże, a jaki ja mam talent? Nie, że, że to tak trudno gdzieś znaleźć, bo nie wiem, nie gram na fortepianie jak pięknie albo nie śpiewam jak Adele. Natomiast, no właśnie, tym talentem tym języku galupa, czy też Clifton Strands to są takie nasze naturalne, niepowtarzalne sposoby reagowania, zachowania, myślenia które, i to jest bardzo ważne, mogą być produktywnie wykorzystane, czyli które mogą przynosić nam taki powtarzalny, pozytywny efekt. I z jednej strony galup pomaga nam zdefiniować te talenty, a z drugiej też pokazuje, w jaki sposób z nimi pracować. I to jest takie dla mnie odkrywcze, że on nam dostarcza takie kieramy taki i dostarcza nam języka w mówieniu o tym, Czym jesteśmy dobrzy. A myślę, że tego to mi brakowało chyba całe życie, żeby pewne rzeczy nazywać. Mhm. Mm fajnie. Naprawdę mnie ciekawie i zadałaś mi pytanie, czy myślę, że mnie przekonasz? Jesteśmy dopiero w połowie, tak myślę, ale mnie na tyle ciekawie, że może bym chętnie spróbowała. To więc powiedz mi, w jakiej formie dostajemy te rezultaty? Mm -hmm. tak? Jak my realnie możemy z tego skorzystać? Pewnie dostajemy raport, w ogóle teraz Galup wprowadził nowy raport. Od stycznia i ja jestem nim zachwycona, bo bardzo ładnie rozpisane, rozpisane są nasze cechy główne dynamika, czyli jak one wzajemnie na siebie oddziałują, propozycje działań ku mocnej stronie i, i też wytłumaczenie, co dalej. Galbo wyróżnia 34 talenty, które są podzielone na cztery domeny: domena myślenia strategicznego, działania, wpływania i budowania relacji. I otrzymując taki raport, z jednej strony fajnie na początku zacząć od tych cech dominujących, od tego top 5, bo tych informacji jest sporo na sam początek. A ja jestem ciekawa, czy wiesz, i jak myślisz, bo Clifton Strands to to badanie, ono jest już na rynku dostępne od 25 lat. Jak myślisz, ile osób na świecie wykonało to badanie? O, rany. <laughs> Strzeleń. Dobra, 25 lat? Mhm. Um. 35 milionów. Aga, to jesteś blisko 31. Sprawdzając dzisiaj rano, a ponad 31 milionów ludzi na świecie. Wiesz, to jest ogromna liczba. I też z jednej strony, zanim to badanie wyszło do użytku, to ono poprzedziło swoad badań talentami nad mocnymi stronami, a teraz już od 25 lat ono funkcjonuje, zmienia się, jest ulepszane. Cała grupa ludzi nad tym pracuje. Także. To, że my teraz z tego korzystamy, to jest tak naprawdę korzystanie z kilkudziesięciu lat, setek ludzi, które nad tym pędziły. No i ja, ja, ja się z tego cieszę, bo, bo tego jest dużo i ja jestem przekonana, że każdy coś tam znajduje dla siebie. A powiedz mi, gdybyś miała przekonać inną organizację albo dział HR, po prostu nawet wewnątrz naszej organizacji, inny zespół, do korzystania z tej metody. Jak byś, jakbyś do tego podeszła? Jakich argumentów użyła? Jakie ty widzisz takie wymierne korzyści, tak? Teraz wszystko musi mieć odpowiedni ROI, tak? Return on investment. Więc jakbyś do tego przekonała, czy to inne organizacje, czy inne zespoły? Wiesz co, ja pani jestem dobra w przekonywaniu, tak sobie myślę, ale chętnie bym opowiedziała o tym, co robimy w DevOps Practice, jak to robimy, jakie to przynosi rezultaty. Bo mamy taki główny cel pracy z talentami, to zbudowanie kultury organizacyjnej opartej właśnie o, o talenty, o mocne strony czyli inaczej, budowanie takiego pozytywnego środowiska pracy, w mm -hmm. którym znamy, jesteśmy świadomi my swoich mocnych stron, jesteśmy świadomi mocnych stron naszych współpracowników. Dzięki temu bardziej świadomie, świadomie wchodzimy w zadania, w których się podejmujemy, robimy to, co lubimy. i Lepiej się komunikujemy używając tego języka i, i tworzymy właśnie taką fajną atmosferę do, do współpracy. Jak to się u nas zadziało? No już ponad, ponad rok temu w ogóle zaczęło się od rozmowy mojej i lidera projektu DevOps Practice o talentach, bo okazało się, że ja miałam robione to badanie w poprzedniej firmie. On miał robione to badanie w poprzedniej firmie i sobie pomyśleliśmy, fajnie, to jest super narzędzie. Natomiast co dalej, nie? Zrobimy to badanie, jest fajnie, podnosi się zaangażowanie pracowników, miesiąc miodowy mija i co później. Więc od samego początku mi bardzo zależało na tym, żeby coś się podziało poza samym zrobieniem badania. Więc no, pierwszym krokiem faktycznie było zrobienie badania. W pierwszej turze objęło ono osoby z leadership teamu. To było około, około 12 osób. Później nowi podelici do nas dołączyli, 20 osób, a teraz rozszerzamy o kolejne 20 osób, więc u, idziemy. <grym> to jest projekt. Idziemy, więc nawet to, że, że po raz drugi rozszerzamy, to też świadczy o tym, że ten projekt się rozwija, są chęci, są fajne efekty, tylko właśnie jak je zmierzyć. Ja tutaj, jeżeli chodzi o, o Galupa, on sam podaje tutaj wskaźniki na podstawie wieloletnich badań, jak mocno to wpływa na zaangażowanie, też na wyniki finansowe firmy, firmy już tak w skali makro, ale mnie bar bardziej ta skala mikro interesuje. Wie, no ja widzę, jak to się przekłada na współpracę w grupie, na atmosferę, na to, w jaki sposób my się do siebie odnosimy, ocenianie. Są takie. Ja to tak obserwuję. Większe, większe chęci, gotowość, otwartość. I tak jak mówiłam o, o Galupie, że to jest dla mnie trochę o języku, to Galup dostarcza właśnie takiego języka, który sprawia, że, że przychodzi łatwiej to docenianie, uznanie, dostrzeganie, czy też bardzo lubię to określenie, przyłapywanie innych na, na tym, jak, jak, jak robię coś dobrze. Więc ja po zrobieniu badania dla tych nowych osób zaproponowałam. Spotkania talentowe, czyli takie spotkania koncentrujące się na każdym talencie osobno. Grupa naszych DevOpsów, czyli osób naprawdę z ogromną wiedzą, kompetencjami związanymi z cloudem, także tacy poszukiwani na rynku specjaliści, robią badania Clifton Strands i wychodzą im te, te wyniki, te cechy dominujące. I najczęściej pojawiającym się talentem, Wśród właśnie naszych psów, jest talent indywidualizacja i bliskość. I teraz tak? No ale co to jest, Martyna? Co, co my z tym możemy zrobić? Bo jakiś talent wyszedł, na przykład, nie wiem, analityk, dowodzenie. No to widziałam, to takie było kiwanie głowami, tak, tak, to jest o mnie. Ale wyszły też takie talenty, co do których widziałam takie niezrozumienie i stwierdziłam, okej. Okay, Spotkamy się, pogadamy o tym, zobaczymy, jak Galup definiuje te talenty i co w ogóle możemy z nimi zrobić. I tak się narodziła idea takich spotkań wokół talentów. Zorganizowałam w zeszłym roku tych spotkań 11. Jak każdy o innym talencie, na każde przechodzili chętni, opowiadali o tym, jak oni mają, jak u nich te talenty funkcjonują. Bo to, co jest też ciekawe w Galupie, pomimo że współdzielimy pewne talenty. To one nie zawsze się objawiają tak samo, bo mamy jeszcze inne talenty obok, także one też wpływają na to, jak dany talent się u nas pojawia i w jaki sposób funkcjonuje. Więc to jest też takie fascynujące taka różnorodność, co kto yy, jak rozumie, jak wykorzystuje, jakie ma doświadczenia i pomysły. A powiedz mi, czy w grupie osób, gdzie przeprowadziłaś te badania Clifton Strength, czy widzisz, że oni realnie tym pracują? albo próbują coś z tym zrobić, jakoś to inaczej wykorzystać niż do tej pory? Mm -hmm. Ja robiłam ankietę mniej więcej w połowie projektu, żeby sprawdzić, czy, czy faktycznie jest to ok, czy idziemy w dobrą stronę, czy kontynuować. I 95% osób poleciłoby to badanie innym kolegom, koleżankom. I ponad 90% osób chce pracować nad talentami, ale robi to około 50%. Aha. Okay. <gry> Także nie, nie wszyscy. I te moje spotkania, te, te inicjatywy, rozmowy wokół talentów mają wspierać ich na drodze do, do inwestowania w te talenty i budowania na nich mocnych stron. Super. No to pewnie jeszcze kawałek drogi przed tymi 50%. A teraz chciałabym troszeczkę ugryźć temat z drugiej strony, ponieważ ty jesteś certyfikowanym trenerem tej metody. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jestem w trakcie. Ale to, jest nad tym. Okej, okay, dobrze. To jeszcze raz wytniemy to zdjęcie. Nie może <słys》>. być. Ale to gdybyś mogła powiedzieć słuchaczom, jak w ogóle rozpocząć tę drogę, jak zostać certyfikowanym trenerem i jakby z czym w ogóle się to wiąże? Można, można zostać certyfikowanym trenerem czy też coachem przez Instytut Galupa. Tam są dedykowane szkolenia. Odbywają się głównie w języku angielskim, ale są też już wersje polskie tego kursu. Ukańcza się kurs, jak się spełnia określone kryteria, to otrzymuje się właśnie taki tytuł. Natomiast ten kurs, no to nie jest tania sprawa, dosyć kosztowny. Są też inne możliwości, żeby się szkolić, i jeżeli kogoś to ciągnie, tak jak mnie, i zafascynuje, będzie chciał więcej i więcej, to ja bardzo polecam udział w kursie Strengths Community Course. To jest polska organizacja zrzeszająca się pasjonatów metody Clifton Strengths i, i pracy nad talentami mocnymi stronami. Ja uczestniczyłam w tym kursie, on jest organizowany. O dwa razy do roku. Ja uczestniczyłam w tej wersji już zimowej, i po ukończeniu tego kursu otrzymuje się no, taką solidną dawkę wiedzy, narzędzi, jakiegoś wsparcia, ale też takich update'ów z rynku, co tam się w Galupie dzieje. I później po przeprowadzeniu co najmniej trzech sesji coachingu w oparciu o mocne strony otrzymuje się tytuł coacha Mocnych Stron Strands Community. Ja jestem w trakcie. Już ukończyłam moje, moje coachingi, czekam na wyniki, także trzymaj kciuki. Bardzo mocno, bardzo mocno, więc koniecznie się pochwal, gdy już wszystko będzie oficjalne. <grym> <grym> Okej, okay, to mam ostatnie pytanie, bo trochę ja sobie o tym myślałam. Mam jakąś swoją teorię, ale jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz. Według ciebie, kto tak naprawdę najbardziej korzysta? No, ze skorzystania, tak, z tej metody. Czy będzie to pracownik, czy może jego bezpośredni przełożony? A może taki szeroko pojęty dział HR, czyli na przykład taka funkcja jak twoja albo, albo potencjalni szkoleniowcy? Wiesz co, na początku sobie pomyślałam, że pracownik, nie indywidualnie, ale potem jak zaczęłaś wymieniać te, te wszystkie y, funkcje i osoby z organizacji, to sobie pomyślałam, wszyscy, <laughs> wszyscy korzystają, to z, na zasadzie win-win. Natomiast myślę, że to docelowo najbardziej może skorzystać pracownik. Jeżeli faktycznie ma w sobie tyle, tyle chęci i zaangażowania, żeby po zrobieniu tego raportu pochylić się nad tym, przyjrzeć się, co tam jest o mnie, jak ja to wykorzystuję. Także praca nad takim, po pierwsze, nazywaniem, docenieniem tego, sprawdzaniem w użyciu, jak, jak ja się zachowuję, kiedy przynosi efekty, ocena rezultatów. I właśnie budowanie nad tym swojej, swojej siły, swoich mocnych stron i takie intencjonalne wykorzystywanie tego na co dzień, to naprawdę daje bardzo duży, bardzo dużego kopa, bo to nie polega na tym, że, że ktoś tutaj nam mówi, jak coś robić inaczej, bo do osiągnięcia jakiegoś celu prowadzi wiele dróg, a Galup i to badanie pokazuje nam, jaka jest nasza taka naturalna droga i to wzmacnia i faktycznie jak się przejdzie taką drogę i, i, i te wszystkie kroki, to, to myślę, że to daje takiego dobrego kopu. Po prostu skupmy się na tym, czym jesteśmy dobrzy, co nam wychodzi i pielęgnujmy to. Super, bardzo mi się podoba to przesłanie. Jeżeli ktoś ma trudność w określeniu, czym jest dobry i co mu wychodzi, to na pewno to, to badanie Clifton Strands będzie świetnym wsparciem. I dobrym początkiem podróży. Zdecydowanie. I chyba poza tym, że sama spróbuję, będę zachęcać innych, bo wydaje mi się, że rzeczywiście bardzo ciężko jest nam okazać, w czym tak naprawdę jesteśmy mocni. Pewnie jakaś zewnętrzna, jakaś zewnętrzna pomoc jest tu y, mile widziana i potrzebna. Bo tak jak mówisz, często jest tak, że. Przez to całe nasze życie koncentrujemy się na tym, czego jeszcze nie potrafimy, co musimy poprawić. W ogóle nie zagłębiamy się w to, czym mamy szansę po prostu brylować. Mm -hmm. Wyobraź sobie taki świat, w którym faktycznie tam, ten punkt ciężkości jest przesunięty w tę stronę. Wygląda mi jak piękny świat. Idźmy w tą stronę. <laughs> Zgadzam się. Dobrze. Super, Martyna. Wielkie, wielkie dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że dla słuchaczy była ona równie odkrywcza.